kanapa, róg, ściany, parę książek, parę kwiatków, super lampka, druga lampa, to moje studio. Skromnie, ale własne. Jest efekt New Retro. Cześć, to Ewa Zajączkowska-Hernik, witam Was na moim kanale po rocznej przerwie spowodowanej tym, że zaszłam w ciążę, urodziłam piękną i zdrową córeczkę, więc jakby moje myśli skoncentrowały się tylko i wyłącznie na dziecku. Wszystkie panie, które mnie teraz oglądają, doskonale rozumieją, czym jest baby brain, z czym to się wiąże i co trzeba przechodzić. No ale wracam do nagrywania i dziś do rozmowy zaprosiłam redaktora Łukasza Warzechę. Witam Cię, Łukaszu. Dzień dobry. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie na mój kanał. Łukasz, chciałabym, żebyśmy dzisiejszą rozmowę poświęcili sprawom gospodarczym, szczególnie inflacji, no bo wszyscy chodzimy do sklepu, tak, wszyscy płacimy więcej za podstawowe produkty spożywcze i tak dalej, wszyscy płacimy więcej za paliwo, przychodzą coraz większe rachunki za prąd, za gaz, praktycznie za wszystko. I teraz zobacz, co zrobił rząd. Najpierw stworzył problem, wpuszczając na rynek miliardy pustego pieniądza. Potem zaczął z tym problemem walczyć, wpuszczając na rynek jeszcze więcej miliardów pustego pieniądza. Dziwi się, że to nie działa, to po pierwsze, a po drugie zwala wszystko na Putina i na wojnę na Ukrainie. I to, co jest najgorsze w tym wszystkim, moim zdaniem, to to, że ludzie w to wierzą. Jak to jest, powiedz mi, może to będzie trochę takie pytanie filozoficzne, że dzisiejszemu społeczeństwu da się wmówić dosłownie wszystko? Przede wszystkim bardzo dziękuję za to zaproszenie po takiej przerwie zupełnie zrozumiałej i wiem, że twoi widzowie czekają na to, żebyś wróciła nie tylko na swój kanał, więc bardzo cię do tego namawiam, aby jak najszybciej. No ale oczywiście dziecko jest najważniejsze, to jest dla wszystkich zrozumiałe. Natomiast ja nie do końca zgodzę się z tezami zawartymi w twoim pytaniu, bo chyba nie jest tak źle, przynajmniej jeżeli chodzi o przekonywanie Polaków, że to wyłącznie Putin jest winny inflacji. Mówię przekonywanie, że wyłącznie Putin jest winny, dlatego że ewidentnie taka jest narracja władzy. Tam w ogóle nie ma mowy o jakichkolwiek zaniedbaniach ze strony rządu. Jedynie pojawia się kwestia Putina i kwestia wojny, przy czym też jest stawiana taka teza, że no oczywiście nie sama wojna, bo polityka Putina surowcowa jeszcze przed wojną zaczęła inflację napędzać. Ale mieliśmy już sondaże, w których Polaków pytano, kto odpowiada za inflację i te wskazania wcale nie były zgodne z linią rządu. Tam rząd, czy Rada Polityki Pieniężnej, czy pan prezes Glapiński byli przeważającym czynnikiem. Oczywiście Putin też się pojawiał, ale wydaje się, że ta rządowa narracja ma jednak ograniczoną skuteczność. Ale nie mam żadnych wątpliwości, że ona będzie kontynuowana. Natomiast pod takim stwierdzeniem, że inflacja jest skutkiem wyłącznie tego, co się dzieje na Ukrainie i wyłącznie działań Putina, nikt poważny, żaden poważny ekonomista się nie podpisze. Ja już w kilku miejscach wskazywałem tutaj na Piotra Araka, którego no może nie do końca uważam za poważnego ekonomistę. Przypomnę, to jest prezes polskiego, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, człowiek związany politycznie z Mateuszem Morawieckim i człowiek, któremu przypisuje się autorstwo głównych założeń Polskiego Ładu niesławnego. Natomiast Piotr Arak, występując u Roberta Mazurka w Radiu RMF FM, sam powiedział, że około 7 punktów procentowych z kwietniowej, bo to była o kwietniowej inflacji już była mowa, to jest skutek działań wewnętrznych. Nie powiedział dokładnie których, no ale jasne było, że on też nie jest w stanie podpisać się pod stwierdzeniem, że to wyłącznie Putin. Więc oczywiście, że zbieramy skutki teraz tego, co się działo przez lata, zbieramy skutki lockdownów, które trzeba było jakoś wynagradzać przedsiębiorcom za pomocą tarcz tych covidowych. To właśnie były te miliardy. No mamy też bardzo rozbudowane programy socjalne i mamy takie podejście, że zasypiemy inflację pieniędzmi. Słynna wypowiedź pani minister Maląg, że naszą odpowiedzią na inflację jest 14. emerytura. No to jest mniej więcej tak, jakby podjechali strażacy do pożaru i powiedzieli, proszę państwa, naszą odpowiedzią na ten wielki pożar jest ta cysterna benzyny. Będziemy gasić benzyną. No.
Albo jakby alkoholik powiedział, że jego odpowiedzią na chorobę jest wypicie kolejnego 0,7 litra wódki. To jest właśnie dokładnie takie porównanie. Ale wiele wątków zawarłeś w swojej wypowiedzi, bo o ile ekonomiści zgadzają się, że polityka finansowa państwa wzmaga inflację, o tyle wychodzi cała na biało pani Semeniuk i w wywiadzie dla redaktor Lubeckiej w Radio Z mówi, że po pierwsze to jest ich teoria, a praktyka wygląda zupełnie inaczej. Prawo i Sprawiedliwość wspiera klasę średnią, ale do tego może za chwilę. A poza tym to jest wina Tuska, bo to działania Tuska doprowadziłyby do hiperinflacji. Nie wiem, skąd jej się teraz w tym momencie wziął Donald Tusk. Przecież opozycja tak naprawdę nie ma wpływu na nic. No i właśnie wspomniana wypowiedź minister Maląg, która powiedziała, że odpowiedzią na inflację jest 14. emerytura, bo Prawo i Sprawiedliwość dba o najsłabszych i chce tych najsłabszych wspierać i dać im pieniądze na to, żeby nie musieli wybierać między jedzeniem a lekami, tak jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, tylko jak przekonać populistyczny rząd do tego, że ich populistyczne działanie źle po prostu wpływa na gospodarkę i na obywateli? Nie wiem, jak przekonać. Wydaje mi się, że nie ma innego sposobu na przekonanie ich, czy może raczej na pozbawienie ich wpływu na sytuację, niż po prostu porażka wyborcza. Przekonać się nie da, ale to, co widzimy i czego jesteśmy świadkami, czyli właśnie zasypywanie inflacji pieniędzmi, stawia nas w bardzo trudnej sytuacji. Tylko jeszcze, zanim powiem o tej trudnej sytuacji, to dwa słowa odpowiedzi na taki argument, który się bardzo często pojawia, że przecież inflacja jest wszędzie. No rzeczywiście inflacja jest w różnych krajach. W Unii Europejskiej ona jest średnio znacząco niższa niż polska inflacja. To jest no prawie o połowę niższa. I jak czasem wiadomości pokazują, że my wcale nie jesteśmy na czele tej stawki inflacyjnej, bo na czele jest Estonia. Rzeczywiście w Estonii jest wyjątkowo wysoka inflacja, ale też przypomnę, że Estonia jest w strefie euro. A to oznacza, że tam są uśrednione, jedne dla całej strefy euro, stopy procentowe wyznaczane przez Europejski Bank Centralny, i te stopy procentowe są praktycznie na zerze cały czas, mimo że inflacja tak bardzo poszła do góry, ale nie w każdym kraju euro. Bo na przykład jest znacznie niższa we Francji, jest dużo, dużo niższa w Portugalii. To są takie wyjątki, więc my wcale się nie sytuujemy w środku stawki, my się sytuujemy na jej początku. I w każdym kraju przyczyny inflacji, owszem, częściowo są te zewnętrzne, cena surowców, kwestia wojny, tak, zgoda, ale w każdym kraju też są jakieś specyficzne przyczyny wewnętrzne. Przy czym jeśli na przykład inflacja francuska to jest około 7%, no to można założyć, że duża, znacznie większa niż u nas część tej inflacji to jest właśnie skutek tych zewnętrznych działań, a te wewnętrzne czynniki tam prawie że nie działają. A u nas no to jest druga połowa inflacji, wewnętrzne czynniki, nawet więcej niż połowa. Teraz przechodząc do tego, o co zapytałaś, jak przekonać? No, ja mówię, o przekonać się ich nie da. Natomiast ja jestem rzeczywiście coraz bardziej przerażony, ponieważ mamy takie ostrzeżenie przed oczami, którym jest sytuacja turecka. W Turcji, przypomnę, inflacja przekracza 60%. To jest niby trudne do wyobrażenia. Ale polityka rządu w Ankarze była bardzo podobna do tego, co się dzieje u nas. Czyli gdy zaczęła rosnąć inflacja, zaczęto windować płacę minimalną, zaczęto dosypywać pieniędzy różnego rodzaju z budżetu centralnego i skutek jest taki, jaki jest. Na razie ekonomiści w Polsce tego głośno nie mówią, ale jak się rozmawia, przynajmniej z niektórymi na OFIE, to oni zaczynają już wskazywać, że my weszliśmy na drogę Turcji. Oczywiście jesteśmy na samym jej początku. Mamy tam jeszcze po drodze kilka skrzyżowań, gdzie możemy z tej drogi prawdopodobnie zejść, ale no niestety ten szlak główny to jest właśnie taki. I w tej sytuacji ja naprawdę zaczynam się zastanawiać, czy to niebezpieczeństwo grożące krachem całej polskiej gospodarce, a przede wszystkim milionom ludzi, zwłaszcza tych, którzy sobie coś tam uzbierali i mają jakieś zapasy, bo inflacja uderza najbardziej w najbiedniejszych na co dzień, ale inflacja też uderza
jakby relatywnie rzecz biorąc, dużo bardziej w tych, którzy mają jakieś oszczędności, bo oni przecież w liczbach bezwzględnych, a także w sensie zabezpieczenia swojej przyszłości stracą najwięcej. Jak się nie ma oszczędności, to inflacja żadnych oszczędności nie zjada. Jak się ma na koncie tam zaoszczędzone 100 tysięcy, no to się w tej chwili w ciągu roku tam straciło z tych 100 tysięcy ponad 10. No więc to jest inna skala straty. Więc ja myślę, że inflację należy zacząć traktować i w ogóle sytuację gospodarczą jako najpoważniejszy problem. Moim zdaniem w tej chwili nawet należy sobie zadać pytanie, czy to nie jest problem poważniejszy niż sytuacja na Ukrainie. One oczywiście są powiązane, ale chodzi mi tutaj o to, co powinno być priorytetem w działaniach rządu. No na razie może nie tyle coraz mniej mówi się o Ukrainie, co rzeczywiście równoważy się te informacje gospodarcze z informacjami dotyczącymi wojny na Ukrainie, ale wspomniałeś o ekonomistach, którzy mówią, że idziemy drogą turecką, choć jesteśmy na samym jej początku. Ekonomiści również mówią, że inflacja związana z wojną na Ukrainie dopiero w nas uderzy. To, co się dzieje teraz, to jeszcze nie jest ten szczyt, że tak powiem, wojennej inflacji i nie jest spowodowany tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, ale żeby walczyć z inflacją, no bezwzględnie trzeba ciąć wydatki z budżetu państwa. No nie da się stłamsić inflacji, jednocześnie rozmuchując wydatki państwa. To, co robi prezes Glapiński, na przykład podnosi stopy procentowe, no co z tego, że on podnosi te stopy procentowe, jak jednocześnie Mateusz Morawiecki z rządem wciskają pedał gazu, jeśli chodzi o wydatki socjalne. Jakie ty byś świadczenia czy wydatki z budżetu państwa obciął, jeżeli miałbyś taką możliwość? No, przede wszystkim zacząłbym od tego, co jest jakiegoś rodzaju dodatkiem. Pewnie nie od 500+, bo tutaj bardzo trudno ten program likwidować, ale już jakieś jego ograniczenie, jakaś jego rewizja byłaby na pewno wskazana, bo 500+ to jest 40 miliardów, ponad 40 miliardów złotych rocznie. I tutaj mówię tylko o koszcie bez wliczania w to kosztu związanego z pobytem ukraińskich uchodźców, bo to są dodatkowe pieniądze. Przypomnę, ponad 700 tysięcy zarejestrowano wniosków ukraińskich. A jeszcze w takim razie wejdę w zdanie, czy według ciebie to świadczenie dla uchodźców z Ukrainy jest dobrym rozwiązaniem, czy jest potrzebne, czy przede wszystkim stać nas na taką pomoc finansową dla uchodźców z Ukrainy, czy to jest konieczne? Nie, absolutnie nie. Ja od początku mówiłem, że my powinniśmy byli zacząć od tego, co jest niezbędne i do czego jesteśmy zobowiązani. I to by oznaczało wyłącznie podstawową pomoc medyczną i podstawową pomoc socjalną umożliwiającą przetrwanie. Natomiast absolutnie nie musieliśmy i nie powinniśmy byli tego robić, przyznawać uchodźcom całego pakietu świadczeń socjalnych. Nawiasem mówiąc, ja nie wiem, czy polskie państwo w ogóle jest w stanie weryfikować warunki, na jakich uchodźcy dostają te świadczenia. Zapytałem o to ZUS i czekam na odpowiedź. Zapytałem konkretnie o to, czy ZUS ma jakieś narzędzia do weryfikacji tego, jak długo ukraińscy uchodźcy, którzy pobierają świadczenia, przebywają poza Polską, bo po 30 dniach przebywania poza Polską powinni utracić prawo do tych świadczeń. Tymczasem ZUS wszystko, co robi, no to apeluje, żeby się zgłaszali, jak wyjeżdżają z Polski, no co jest dosyć zabawne. Natomiast czy na przykład jest jakieś połączenie z informacjami od Straży Granicznej dotyczącymi konkretnych osób? Nie mam pojęcia, no czekam na wyjaśnienia. Więc na pewno tutaj zachowaliśmy się skrajnie lekkomyślnie. Ewentualnie moglibyśmy o tym pomyśleć w sytuacji, gdybyśmy dostali pieniądze specjalnie na to z Unii Europejskiej czy z funduszy amerykańskich. Z Unii Europejskiej to ich pewnie nie dostaniemy, to już jest całkiem jasne. Natomiast ciekawa jest historia z funduszami ze Stanów Zjednoczonych, bo przecież to jest nasz strategiczny partner, to jest kraj, któremu również szczególnie zależy na tym, żeby Ukraina sobie dobrze radziła w wojnie z Rosją. No i wiadomo też, że tam zostały już przyznane miliardy dla Ukrainy, miliardy dolarów, natomiast myśmy mieli z tego dostać pieniądze również w związku z tym, że u nas przebywają ukraińscy uchodźcy i o tym jest po prostu cicho, nic nie wiadomo. Natomiast wracając do odpowiedzi na pytanie, co zrobić, gdzie ciąć, no to tak jak powiedziałem,
rewizja 500+, z całą pewnością żadnych 14 emerytur. Ja bym się w ogóle zastanawiał nad 13 emeryturą. Ja sobie zdaję sprawę z tego, jak ciężko w Polsce mają emeryci, ale można pomyśleć tutaj być może o jakichś specjalnych świadczeniach socjalnych dla tych, którzy rzeczywiście są w potrzebie. Natomiast 13 i 14 emerytura, no po prostu mamy taki czas, że dawanie tych pieniędzy wszystkim już nie wchodzi w grę. Kolejna sprawa to jest podwyższanie wynagrodzenia minimalnego. Wiemy, że to ma nastąpić i to rekordowo w przyszłym roku. I to jest skutek inflacji i regulacji ustawowych, ale te regulacje ustawowe po prostu powinny zostać zmienione, bo to też nie jest czas na to, żeby windować czy podstawową stawkę godzinową, czy wynagrodzenie minimalne. To jest również taka turecka metoda, bo tam dokładnie właśnie tą metodą próbowano wygasić inflację. Jak się to skończyło, no to wszyscy widzimy. Więc przynajmniej takie rzeczy, no tam są jeszcze różne drobiazgi, typu na przykład krytykowane przeze mnie od samego początku to 300+, czy wyprawka plus, różnie to się nazywa, czy pieniądze dla uczniów na początek roku, to moim zdaniem był od początku poroniony pomysł, te pieniądze powinny dostawać tylko te dzieci, które tego naprawdę potrzebują. Ja bym zresztą w ogóle zrobił to inaczej, zrobiłbym program promujący najzdolniejszych, a zarazem najuboższych uczniów, no ale to jest jakby inna dyskusja. Natomiast wszystkie te programy socjalne, o których mówiłem, bo to tak naprawdę są programy socjalne, 13, 14 emerytura też, powinny być głęboko zweryfikowane, część powinna być absolutnie skasowana. No i również kolejna sprawa, bardzo niepopularna, to jest kwestia podwyższenia wieku emerytalnego. To, co zrobił Donald Tusk, za co potem przepraszał, z czego w dużej mierze wycofało się PiS, no owszem, zostawiło taką możliwość decyzji, samodzielnej decyzji, ale znów polskie państwo jest teraz w takiej sytuacji, że odważny polityk powinien powiedzieć, no bardzo nam przykro, niestety my się wyłożymy finansowo, jeżeli nie przesuniemy tej granicy wieku emerytalnego i to również należałoby zrobić. Więc jest gdzie szukać pieniędzy. Taki bardzo popularny motyw to jest ograniczanie liczby urzędników na przykład, ale ja uważam, że to akurat nie jest największy koszt i to nie jest taka najpilniejsza potrzeba. Oczywiście można by pewnie ścinać w administracji publicznej tu czy tam, natomiast też pamiętajmy, że pracownicy administracji publicznej są generalnie raczej słabo wynagradzani, to nie są jakieś gigantyczne pieniądze, więc to bym odłożył na drugi etap takich zmian. No to nie są jakieś duże wynagrodzenia rzeczywiście, ale jeżeli tych urzędników jest coraz więcej i więcej i więcej i więcej i etaty cały czas są uzupełniane, no to rzeczywiście zaczyna się robić z tego duży koszt. Ale chciałam się jeszcze ciebie zapytać, bo mówisz o cięciu wydatków, o niepopularnych decyzjach, które musieliby podjąć odważni politycy, którzy nie podejmą takiej decyzji, chociażby ze względu na to, że zbliża się okres wyborczy. A inna sprawa jest taka, czy społeczeństwo jest w ogóle gotowe na taki szok, bo to byłby szok, jeżeli nagle Prawo i Sprawiedliwość powiedziałoby, słuchajcie, jest ciężka sytuacja, wynika ona z tego i z tego. My też zawaliliśmy w pewnym momencie, bo kiedy były lata prosperity, no to trzeba było oszczędzać, a nie wydawać na potęgę pieniądze. No ale teraz musimy właśnie odciąć parę świadczeń socjalnych, żeby gospodarka dobrze funkcjonowała i żebyście wy właśnie nie ponosili tych konsekwencji związanych ze wzrastającą inflacją. Przecież społeczeństwo, chociaż nie wiem, czy by wyszli w sumie na ulicę, czy społeczeństwo by wyszło na ulicę, bo zauważyłam, że społeczeństwo wychodzi, jeżeli zakazywana jest aborcja, jeżeli zagrożona jest jakaś stacja telewizyjna, a jak płacimy tyle pieniędzy za codzienne zakupy, to jakoś jest cisza. Każdy narzeka, ale nic z tym nie robi. No tak, to ostatnie spostrzeżenie jest słuszne. Ja tylko jeszcze dodam, że w ramach tych zmian, co jeszcze można by zrobić, to na pewno należałoby się, to nie jest oszczędność finansowa, ale to by bardzo ulżyło przedsiębiorcom, należałoby się wycofać tak naprawdę z Polskiego Ładu, a finansowo również, no bo tutaj mamy kwestię radykalnego podwyższenia składek zdrowotnych, jednocześnie bez wskazania, jak te pieniądze miałyby zostać spożytkowane. Zauważyłeś, że PiS teraz chwali się, że obniżyło podatek PIT do 12%, tylko że jeżeli połączymy sobie to z 9% składką zdrowotną, no to już mamy 21%, nie 12%.
Tak, no oczywiście to było wskazywane przez wielu ekonomistów czy przedstawicieli organizacji pracodawców i przedsiębiorców. Z tym buntowaniem się czy protestowaniem to jest rzeczywiście ciekawa sprawa. Ja taką tezę w czasie epidemii postawiłem, że ten brak skłonności do protestu, bo to było bardzo wyraźnie widać w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, wynika z tego, że Polacy są przyzwyczajeni przez lata, to jeszcze ciągnie się prawdopodobnie ta mentalność co najmniej od czasów zaborów, potem przez czas PRL-u też wyrobiona do tego, że zawsze sobie jakoś poradzimy, bo umiemy kombinować. Natomiast rzeczywiście ta sytuacja, przed którą teraz stajemy, i myślę, że takim pierwszym naprawdę odczuwalnym i bolesnym ciosem to będzie najbliższa jesień i zima, czyli czas, kiedy będą ewidentnie problemy po prostu z ogrzaniem się co najmniej setek tysięcy, jeśli nie milionów ludzi, to będzie coś nowego. I to może zmienić tę sytuację, bo my w takiej sytuacji, w takich okolicznościach od początku III RP nie byliśmy nigdy. To będzie zupełnie nowe doświadczenie, sytuacja, w której po prostu ludziom przestaną masowo w Polsce grzać kaloryfery albo nie będą mogli sobie pozwolić na opał do własnego domu. Czegoś takiego jeszcze nie było. I być może tutaj rzeczywiście jakaś masa krytyczna społeczna się ruszy. Natomiast no, problem też jest taki, że to jest trochę takie zjawisko jak z pytaniem, czy z odpowiedzią na pytanie, dlaczego w Polsce nie ma partii kierowców. Przecież kierowcy są żyłowani, dojeni, dyskryminowani, zabierają im się parkingi, ulice, nakłada na nich coraz to nowe obciążenia, a jednak nie ma partii kierowców. No po prostu dlatego, że kierowców jest mnóstwo i oni mają różne poglądy polityczne i znacznie więcej ich dzieli niż ich łączy. I trochę może też być tak z ewentualnością protestów na tle ekonomicznym. Bardzo dużo osób to odczuje, ale wśród tych osób będą zwolennicy Platformy, zwolennicy PiS. Czy oni się będą w stanie połączyć pod jakimś jednym sztandarem i wyjść na ulicę? Pewności nie mam, ale tak jak powiedziałem, ponieważ to będzie zupełnie nowa sytuacja, więc można przynajmniej z jakimś tam wyższym niż zwykle prawdopodobieństwem przypuścić, że tak, że coś takiego może się rzeczywiście tym razem wydarzyć. No, powiedziałeś o masie krytycznej, która może zareagować na to, że na przykład nie będzie miała czym ogrzać swojego domu. No, pojawiają się pomysły reglamentacji energii, co mnie osobiście przeraża. Niektórzy redaktorzy związani z portalami energetycznymi mówią wprost, że energia po prostu będzie tak jakby na kartki. No ale zobaczymy. Łukaszu, na koniec chciałam Cię zapytać, bo jeszcze kolejny jakby genialny pomysł został tutaj przedstawiony. Pan Terlikowski jest jego zwolennikiem, jak się okazało, co jest dosyć absurdalne, bo pan Terlikowski jako mocno wierząca osoba, no wypadałoby, żeby nie popierał nieróbstwa i dostawania pieniędzy za nic nierobienie, ale jest coś takiego jak gwarantowany dochód podstawowy, który ma obowiązywać 2 lata dla 5 tysięcy osób na północy Polski, w gminach graniczących z Rosją, 1300 zł miesięcznie na rękę. Co o tym sądzisz? Sądzę, że to jest pomysł diabelski. Nawet napisałem taki tekst, mam felietony co sobotę na portalu Forum Polskiej Gospodarki, to zapraszam, tam można go znaleźć, fpg24.pl. Dokładnie tak napisałem, że to jest pomysł diabelski, ponieważ on jest zły właściwie w każdej płaszczyźnie. To znaczy, jest zły po pierwsze dlatego, że nie przynosi pożądanego skutku. Wbrew temu, co Terlikowski napisał u siebie na Twitterze, gdzie napisał to tak, jakby było zupełnie oczywiste, że tak, gwarantowany dochód podstawowy, czy bezwarunkowy, bo to się też różnie nazywa, on zawsze przynosi dobre skutki społeczne, socjalne i tak dalej. No nieprawda. Było takich eksperymentów z bezwarunkowym dochodem gwarantowanym czy podstawowym dosyć sporo na świecie. Ja sobie przejrzałem, jakie były ich rezultaty. I w zasadzie nigdzie nie odnotowano jakiegoś wpływu na rynek pracy, choć była taka sytuacja, to akurat w Kanadzie, gdzie pracownicy socjalni zaczęli się skarżyć, że ludzie, którzy w ramach tego eksperymentu dostawali pieniądze, mniej chętnie poszukiwali pracy, ale na przykład tego, o czym tam pisze Terlikowski, wzmocnienie pozycji pracownika, rozbudzenie gospodarki, tego nie odnotowano nigdzie, nic takiego się nie dzieje. Więc z punktu widzenia
celu, do którego by to miało doprowadzić, nie ma tu uzasadnienia. Ale ważniejsze są moim zdaniem argumenty, no powiedziałbym, etyczne. Etyczne i polityczne. Etyczny argument jest taki, że to jest zerwanie połączenia pomiędzy wykonywaną pracą, a wynagrodzeniem za tę pracę. Bo przecież nie bez powodu to się nie nazywa świadczeniem socjalnym, tylko nazywa się dochodem. Czyli za samo istnienie te same pieniądze dostaje ktoś, kto jednocześnie gdzieś tam ciężko pracuje, wypruwa sobie żyły dla siebie, dla swojej rodziny, myśląc o zbudowaniu swojej pozycji, jakiejś zamożności, i pijaczyna, który pod sklepem wali jedną wódkę za drugą, czy tam może na wódkę jego nie stać, no to wali jedno wino za drugim i wszystko przepije z tego gwarantowanego dochodu podstawowego, i oni obaj są z punktu widzenia tej polityki na tym samym poziomie. Oni są tak samo etycznie oceniani. To jest moim zdaniem skandal. Ja nie rozumiem, jak się może pod czymś takim podpisywać teoretycznie katolicki publicysta. No i druga kwestia to jest hodowanie sobie roszczeniowego elektoratu, no bo to jest oczywiście sposób właśnie na to. Mamy mnóstwo takich działań dzisiaj w państwach Zachodu, ale to jest jedno z nich i jedno z najgroźniejszych. Hodujemy, politycy hodują sobie elektorat, który będzie coraz bardziej uzależniony od państwa. I tak w Polsce ta zależność od państwa jest olbrzymia, ponieważ mamy po pierwsze bardzo duży udział państwa w gospodarce i po drugie bardzo duży sektor publiczny. I jedno i drugie to są grupy ludzi, którzy są uzależnieni od polityków. A wprowadzenie czegoś takiego jak bezwarunkowy dochód gwarantowany na dużą skalę oznaczałoby jeszcze uzależnienie dodatkowe. Ja zresztą sądzę, że samorządowcy tych gmin, gdzie podjęto decyzję o przeprowadzeniu tego eksperymentu, oni pewnie się też tym kierują. To znaczy oni po prostu chcą zdobyć głosy dla siebie. Bo przecież przypomnijmy, że w przyszłym roku mamy również wybory samorządowe. Więc czy to jest przypadek, że akurat w tym momencie się ten eksperyment rozpoczął? No powiem tak, myślę, że wątpię. Wiesz, co powiedziałeś o tym, że politycy hodują sobie elektorat. Jest to ciekawa teoria, bo rzeczywiście mamy do czynienia z taką próbą uzależnienia coraz większej części społeczeństwa od pieniędzy, którymi dysponuje rząd, które redystrybuuje rząd. I nawet Roland Bader w swojej książce Koniec pieniądza papierowego zwrócił uwagę na to, że to jest właśnie jeden z elementów daleko idącego takiego realnego socjalizmu, gdzie rzeczywiście uzależnia się społeczeństwo, szczególnie klasę średnią, której poprzez chociażby inflację zabiera się oszczędności, uzależnia się ją od rządowej jałmużny. Powiem Ci, że ciekawe czasy idą. Troszeczkę nawet się nie spodziewałam, mając tam 30 parę lat, że będę żyła w takich czasach. Ci, którzy żyli w czasach komuny, mówią mi, że oni już to przeżyli i oni się tak wcale takich czasów nie boją, byleby było co do gara włożyć. Dosłownie takie komentarze są. No ale mam wrażenie, że robi się coraz bardziej niebezpiecznie. I tak na koniec jeszcze powiem, że nie powiedzieliśmy w sumie o niczym dobrym, co nasz rząd robi, dbając o nasz interes. Jest coś takiego? Nie wiem, co mam Ci odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Chyba niewiele, natomiast komentując to, co powiedziałeś wcześniej, czyli takie właśnie obniżanie oczekiwań, to jeden z polskich ważnych polityków mówił o tym w czasie nieoficjalnej rozmowy pamiętnej, że trzeba obniżać oczekiwania. Ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem brania jako punkty odniesienia czasów fatalnych, czyli no oczywiście możemy do tego podejść tak właśnie jak ci przywoływani przez ciebie ludzie starsi od nas, którzy żyli w PRL-u, chociaż ja w tym PRL-u też przeżyłem kilkanaście lat jeszcze, i powiedzieć sobie, no dobra, i tak to jest lepiej niż tam w latach 50. czy 60., no ale co to jest za porównanie? My jesteśmy bardzo dynamicznym narodem, dynamicznym krajem, budowaliśmy przez ponad 30 lat względną zamożność, bardzo mozolnie się wspinając po tej drabinie właśnie zamożności, powodzenia, gromadzenia jakichś dóbr dla przyszłych pokoleń. I teraz co? No, ma przyjść pan Morawiecki i powiedzieć, no sorry, jest wojna, niestety obsuniemy się o dwie dekady w rozwoju, ale bardzo mi przykro. I tak będzie lepiej niż było w roku 1950. No co to jest w ogóle za punkt odniesienia? Dlatego ja zdecydowanie nie zgadzam się z tymi, a jest dużo takich,
którzy piszą również pod moim adresem, pan nie rozumie, że to jest szczególny czas, no trudno, trzeba zacisnąć pasa. Być może trzeba będzie trochę pasa zacisnąć, natomiast absolutnie nie można tego uznać za normalne, pożądane i za dogmat, o którym w ogóle nie możemy dyskutować i nie możemy zadawać pytań, czy aby na pewno tak bardzo musi to w nas uderzyć, bo nawet zwracam ci uwagę, za same takie pytania już można dzisiaj zostać nazwanym ruską onucą. A już niejednokrotnie zostałam nazwana takim określeniem. Ty pewnie też sobie zresztą przygryzł. Mam wrażenie, że w ogóle teraz cokolwiek napiszesz, już nawet nie mówię antyukraińskiego, ale napiszesz coś, co wiąże się po prostu z dbałością o nasz interes jako jednostek, jako Polaków, jako społeczeństwa, a już od razu jesteś nazywany właśnie ruskim agentem, ruską onucą, płacą ci w rublach i tak dalej, i tak dalej. Co do oszczędzania, oczywiście być może trzeba będzie oszczędzać, ale wypadałoby, żeby najpierw rząd dał nam przykład, jak to się robi, a nie wydawał nasze ciężko zarobione pieniądze na swoje jakieś głupie pomysły, próbując ratować sytuację, do której sam doprowadził. Tak, zgadzam się. Co zrobimy? Tak, tylko, przepraszam, tylko chciałem powiedzieć jeszcze, żeby może, nie wiem, jakiś taki akcencik, chociaż mały akcencik optymistyczny wprowadzić. Dzisiaj, w dniu, kiedy nagrywamy tę rozmowę, wpadł mi w oko tekst prezesa Fundacji Batorego Edwina Bendyka i też jednocześnie publicysty polityki, tekst na jego blogu, gdzie on wychodzi od mojego komentarza, mojego felietonu w Rzeczpospolitej, gdzie pytałem, czy nam się naprawdę opłaca parcie do tego, żeby ta wojna trwała jak najdłużej, że to być może już w ogóle nie jest w naszym interesie, tylko raczej w naszym interesie jest to, żeby jakiś pokój został zawarty, który może coś kosztować Ukrainę, no ale my mamy też tutaj swój interes po prostu. Nie powinniśmy realizować interesu ukraińskiego, ponieważ on jest owszem zbieżny z naszym w dużej mierze, ale nie w 100%. No i Edwin Bendyk jest jednym z tych publicystów, nie ma ich rzeczywiście wielu, który zaczął się temu przyglądać. On się oczywiście ze mną nie zgadza, ale był w stanie napisać o tym normalny, rzetelny, kulturalny tekst przywołujący argumenty polemiczne, zamiast po prostu rzucać jakimiś głupimi kpinami, więc no też odnotujmy, że są ludzie, którzy wciąż potrafią taką dyskusję toczyć. Nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy, to warto odnotować. Warto to odnotować. Tymczasem, Łukaszu, bardzo ci dziękuję, że jeszcze raz, że przyjąłeś zaproszenie na mój kanał po tak długiej przerwie. Widzowie już rzeczywiście nie mogli się doczekać, kiedy coś opublikuję. Myślę, że to będzie dla nich bardzo miłą niespodzianką i to, że akurat ty będziesz moim pierwszym gościem właśnie po tak długiej przerwie na moim kanale. Jeszcze raz bardzo dziękuję. To ja bardzo dziękuję, bardzo miło mi było się z tobą tutaj spotkać i z twoimi widzami. Do zobaczenia.